Ale gdzież tam? Przecież pierwszy wyraz może być jeden, drugi cztery, a trzeci 100 tysięcy, prawda? Więc musi mieć co najmniej trzy wyrazy. Czyli ciągiem arytmetycznym nazywamy ciąg, który spełnia dwa warunki. Po pierwsze, ma co najmniej trzy wyrazy, co najmniej trzy wyrazy, czyli może mieć cztery, ale nie może mieć więcej niż, nie może mieć mniej niż trzech. I każdy wyraz począwszy od drugiego powstaje przy dodaniu do wyrazu poprzedniego stałej liczby. My tą liczbę na ogół oznaczamy małą literką R. Także Państwo nie muszą na arkuszu egzaminacyjnym tłumaczyć egzaminatorowi, co to są te symbole zadań dotyczących ciągów, prawda? Jest pewna konwencja. R duże to jest promień okręgu opisanego, R małe promień okręgu wpisanego. Jak mówimy o geometrii, prawda? W rybach to samo, H duże to wysokość bryły, a H małe wysokość ściany bocznej. To jest pewna konwencja. Natomiast jak w zadaniu o ciągach zobaczymy małe R, to raczej nikt nie pomyśli, że myślimy o promieniu okręgu wpisanego. Chyba że zadanie będzie dotyczyło jakiegoś okręgu, to wtedy trzeba będzie bardzo uważać.